Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 14 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Silent Hill 2 Remake. Jak pamiętacie, ostatnio znaleźliśmy Marię. Tak, oślepimy ją, czemu by nie? I musimy teraz ruszać w zasadzie z powrotem na piętro B1. A, bo my jesteśmy w ogóle teraz tutaj, czekajcie. Ja chcę do windy. Winda jest tutaj. Poczekamy, aż zjedzie, czy przyjedzie, z góry, z dołu, cokolwiek. Okej, możemy się udać właśnie na B1, czy tam minus 1. Czemu nie mogę? Nie wiem, o co chodzi? Dlaczego nie mogłem pojechać na minus 1? Chyba, że to od drugiej strony? A nie, bo to było tutaj, przepraszam, pomyliło mi się. Na B1 to my znaleźliśmy tutaj klucz. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Może Maria miała dobre przeczucia, gdzie my w ogóle jesteśmy? Dobra, idźmy dalej. Kartka. Dokonało się. Oho, już się boję, co się dokonało. A, to jest miejsce na zapis. Ja myślałem, że... okej, okay, mam przejść tymi drzwiami, bo tam coś czerwonego jest za szybą, a to jest takie sprytnie ukryte miejsce na save'a. Dobra. Znaczy, no ukryte, no jest to widoczne. Ale śmiesznie to było zrobione. Tak w drzwiach. No skoro był tu safe, to coś tu się faktycznie może zaraz wydarzyć, zwłaszcza, że Maria mówiła, że nie ma dobrych przeczuć. O ja pierdziel. Jeszcze dłuższe te schody zróbcie, żeby jeszcze bardziej mnie przestraszyć. A, no dobra. To co, wchodzimy? Okej, tutaj nic. Nie chcę biegać, bo być może, nie wiem, może coś sprowokuje tym, że będę za głośno. Te częste zapisy mi się nie podobają, bo to świadczy o tym, że coś tu się może naprawdę wydarzyć. A ja nie będę na to mentalnie gotowy. O Boże! Ira mi do głowy nas goni po prostu zajebiście. Ja pierdzielę, biegnijcie, biegnijcie, szybciej, szybciej! Dawaj, dawaj, James, lecisz, lecisz. Ja pierdzielę. No dawać, wy nie umiecie biegać szybciej, kurde! Come on, hurry!
Szerzej pogoń w szpitalu Brookhaven. Osiągnięcie znowu sam. Okej. Ale mi się teraz smutno zrobiło. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, czy jest tu sens chodzić jeszcze. Jestem ciekaw, czy... Bo wiecie, ja nie znam fabuły oryginału. Jestem strasznie ciekaw, czy można było... O, tu coś mamy jeszcze. Ta choroba może potencjalnie dotknąć wszystkich ludzi. Każdy mężczyzna i każda kobieta mogą w odpowiednich okolicznościach zostać przyciągnięci na drugą stronę, tak jak on. Jednak druga strona nie jest tu najwłaściwszym określeniem. Koniec końców tego i tamtego świata nie dzieli żaden mur. To miejsce leży tam, gdzie rzeczywistość przecina się z nierzeczywistością. Jest to miejsce jednocześnie bliskie i dalekie. Niektórzy mówią, że to wcale nie żadna choroba. Nie mogę się z nimi zgodzić. Jestem lekarzem, a nie filozofem, czy nawet psychiatrą, w przeciwieństwie do dyrektora. Ale czasami muszę zadać sobie to pytanie. To prawda, że dla nas jego wyobrażenia są niczym więcej jak fantazjami zapracowanego umysłu, ale dla niego inna rzeczywistość po prostu nie istnieje. Co więcej, on jest tam szczęśliwy. Głowię się więc, dlaczego w imię leczenia musimy wciągać go do naszej rzeczywistości, sprawiając mu przy tym ból? Tuż za drzwi wejściowych szpitala. Okej. No dobra, no to co, moi drodzy? No myślę, że możemy... Mogę? Mogę to jeszcze czytać, ale nie ma to chyba sensu. Będzie trzeba ruszyć w pogoń za Lorą. Nic innego nam nie pozostało. Kurde, strasznie mi szkoda Marii, naprawdę. W sensie, nie miałem do niej zaufania zupełnie od początku, bo wydawało mi się to naprawdę dziwne, że taka kobieta nagle się tu znikąd w Silent Hill pojawia. Aczkolwiek, no, dobrze było mieć tego towarzysza tutaj, no. Po prostu. Bo teraz tak być znowu samemu, no nie czuję się z tym dobrze. Jednak lepiej mi było biegać z kimś. Kurde, ale tu się atmosfera zmieniła, masakra. Ja mogę coś tutaj pozwiedzać? Teoretycznie tak. Odsuńmy się. O kurde, chodź tu! Jak ja nie lubię tego przeciwnika. Okej, odsuńmy się. Chciałem powiedzieć, że niepotrzebnie wystrzeliłem nabój, ale mamy ich tak dużo, że nie muszę się tym jakoś chyba bardzo przejmować. Kurczę, właśnie zastanawiam się, czy miałem jakikolwiek wpływ na to, czy mógłbym uratować Marię, się zastanawiam, bo... Tak jak mówię, ja nie znam fabuły oryginału. Po prostu nie mam pojęcia, czy mogłem coś tutaj więcej zdziałać. Kurde, nie trafiłem, serio. No co jest nie tak? Ej, dlaczego ja nie trafiam? Co jest? Ej, halo. No i czemu nie mogłem zrobić tak od razu? Nie wiem, czemu ja zmarnowałem tyle naboi. Nie wiem, czy ja nie trafiłem w hitboxa po prostu, czy one akurat unikały w tym momencie, jak ja strzelałem. Słabe to było. Ale dobra, za to mamy tu dosyć sporo leczenia. Dobra, słyszałem karalucha, okej. Okay. Już padł. Mamy łącznie 20 leczenia, także raczej no nic mi poważnego nie grozi. No ale i tak, wolę dbać o ten ekwipunek. Nie chcę się tu jakoś za bardzo... rozpieszczać.
Dobra, co my tu jeszcze w zasadzie mamy? Ja wyszedłem z tego szpitala. Ojej, jak ty żeś mnie wystraszył. Padaj na glebę. Patafia, nie jeden. No dobra, i tu jest wyjście ze szpitala, tak? Dobrze mówię? Dokładnie. No dobra, to ruszamy w tamtą stronę, nic innego nam nie pozostało. Ale teraz to powiem wam, czuję taki totalny vibe Resident Evil 2. No świetnie, ja mam jeden nabój do strzelby. No, który zmarnowałem, no poważnie. Dobra, łeb roztrzaskany. Ktoś jeszcze mnie tu zaskoczy? Tego karalucha słyszę nieszczęsnego. No dobra, on nie jest dla mnie jakimś tam zagrożeniem. Dobra, tutaj chyba wszystko, ruszajmy dalej. Wow! Pierdziele, złaź ze mnie z tym dupskiem! Okej, okay, trochę mi się ta atmosfera nie podoba. Kurde, strasznie dużo tych przeciwników tutaj, o! Amunicja do pistoletu. Odsuńmy się, bo będzie kwas. Dobra. Okej, okay. Jak to tutaj jeszcze wygląda dookoła, gdzie my jesteśmy? Jak zwykle chciałbym wszystko zwiedzić, ale nie wiem, na ile sobie tu mogę pozwolić z eksploracją. Gdzie ja w ogóle powinienem ruszać w tym momencie? To jest dobre pytanie. Ale to... co tam biegło? A to Silent Hill się strasznie zmieniło. Myślałem, że to miasto jest na początku przerażające. A teraz to już w ogóle. Dobra, leży. Troszkę bardziej gra teraz na walkę naciska, bo mamy strasznie naprawdę dużo przeciwników. Dobra, ale chyba wszyscy zdjęci. Także możemy ruszać sobie dalej. No i dobra, no chyba w tą stronę, nic innego mi nie pozostało. Chyba, że być może tu? Nie, zamknięte. Jezu, co to za dźwięki, ja już zaczynam panikować. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam dwa naboje do strzelby, tylko żeby ich nie zmarnować. Pamiętajmy, że ja śrutem nie muszę celować w głowę, bo ten śrut się rozejdzie. Także to spokojnie. Nie muszę być aż taki celny, jeśli chodzi o strzelbę. Widziałem cię, bastardzie jeden. Dobra, z nimi to się nie chce pieścić w tańcu. Oni mnie denerwują, bo są strasznie szybcy. Okej, przeładujmy tą strzelbę. To, aha, tu mam ścianę do Czekaj, nie bij tego gościa, tylko rozwal ścianę, James. No dobra. Dlaczego wy mnie tak straszycie tymi ambientami? Ale z tego horroru płynie taka dostojność na każdym kroku, naprawdę niesamowite to jest. Dobrze, zapiszmy grę i myślę, że możemy ruszać dalej. Jestem mega ciekaw, na jakim etapie gry jesteśmy, bo wiecie, nie sprawdzę sobie w tym momencie jeszcze chyba na YouTubie jakiegoś walkthrough, żeby zobaczyć... Żeby zobaczyć, gdzie mniej więcej w grze jestem, a strasznie mnie to ciekawi. A właśnie po pierwsze nie znam oryginału.
A po drugie remake jest dłuższy od oryginału, więc już tym bardziej w ogóle nie ocenię, ile przejście tej gry nam mniej więcej zajmie. Czekaj, odsuń się. Dobra. Zabij 75 przeciwników bronią dystansową. Dostałem osiągnięcie kolejne, świetnie. Czemu by nie? Okej, tu mamy naboje do pistoletu. Bo mam wrażenie, tak ja osobiście odnoszę wrażenie właśnie, ale nie wiem czy się nie mylę, że jesteśmy w dość zaawansowanej fazie rozgrywki. Tak sądzę. Ale czy mam rację, to nie wiem. Chociaż widziałem jakiegoś screena, gdzieś tam mi wyskoczył przypadkowo, że komuś przejście zajęło 19 godzin, więc ja mam 9 dopiero, także nie, ja nie wiem, czy trzeba by na pewno aż tak blisko końca, ale tak mi się wydaje, że jesteśmy właśnie w tej zaawansowanej fazie rozgrywki. Jezus, marnowałem. Za szybko. Zdecydowanie za szybko. Za bardzo szarżuję czasami. Strasznie mi się to w sobie nie podoba, ale jakoś nie potrafię tego zmienić. Chciałbym to jakoś pozwiedzać, ale nie wiem czy jest sens. Chociaż no widzicie, mamy na przykład naboje do pistoletu i to aż 6. Okej, tu nie przejdę. Próbujemy podejść cichaczem. Akurat się odwróciła, ale dobra, zdążyła jeszcze oberwać takim ogłuszającym ciosem krytycznym. Dobra. I słuchajcie, chyba do tego baru nas czeka wejście. Nie, to jest stołówka nad jeziorem, przepraszam. Trochę mi się to pomyliło z tym Nelly's Bar. Może on też nas nie zauważy? Odsuń się, James, odsuń się. Dobra. Czy ja coś tu jeszcze znajdę? Małcie, za bardzo nic nie widzę. O, tu mamy napój leczniczy, świetnie. No i tutaj to wszystko, także wejdźmy do tej stołówki. Oho, pielęgniareczka, god damn it. Mam naboje do strzelby? Nie mam, niedobrze. Dobra, nie wiem czy ta pielęgniarka jeszcze wstanie. Liczę jednak na to, że nie. Tam coś wstało. O cholera. Uwaga, bo plecy. Słyszę go. Na szczęście to tylko kolega. Do ciebie to się akurat nie boję. Tu mamy jeszcze szuflady. Jestem ciekaw w ogóle jak się też to potoczy z piramidogłowym. Czy my go zabijemy, czy nie? Czy on w ogóle jest do zabicia? Co jest? Jest. Proszę mnie tak nie straszyć. Pierdziele. Gra jest tak przerażająca. Okej, tędy, czyli przez tą stołówkę mieliśmy tylko przejść. Skąd ty się wziąłeś? Posuńmy się. Dobra, gość jest strasznie mało odporny, ale właśnie jego wadą jest to, że... Ale tym takim asem w rękawie jest to, że on żyga. Odsuńmy się. Kurde. James, rób te uniki. Dobra, leży. Nie wiem, z jednymi przeciwnikami dobrze im faktycznie strzelać w nogi, ale z drugimi już niekoniecznie. Z tą pielęgniarką to ja nie wiem, czy to jest dobry patent. Chyba nie za bardzo.
Dobra, co my tu... Łe! No nie, 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 tylko nie skaczcie na mnie. Dreszcze mi aż wtedy przechodzą, naprawdę. Okej, amunicja. No dobrze, to co, chyba tędy. Gdzie mam w ogóle się teraz udać? Raczej nie w tą stronę, ale oczywiście mój zmysł eksploracyjny daje się we znaki, jak zawsze. No dobra, tutaj to chyba tyle. A właśnie, jedna rzecz mnie zastanawia. Możecie dać znać w komentarzach ewentualnie, jak macie ochotę. Czy lubicie, jak Zagrajmer jest elokwentny? To mnie zawsze zastanawiało, bo ja osobiście uwielbiam, jak osoba, której no let's play oglądam, umie się wypowiedzieć i w sensie nie klnie co drugie słowo i potrafi jakoś tam ładnie wyartykułować zdania i tak dalej. A tak mnie zastanawia, jakie jest wasze podejście, czy myślicie tak samo, czy jest wam to obojętne? Zawsze mnie to zastanawiało, w sumie nigdy się o to was bezpośrednio nie pytałem, więc jeśli macie ochotę, to możecie dać znać w komentarzach, czy wolicie właśnie, jak Zagrajmer jest taki bardziej elokwentny? Czy raczej taka patologia edition, powiedzmy. Chociaż raczej jakby wam odpowiadała patologia, to raczej by was tu nie było na tym kanale. Tak zakładam. Znaczy ja czasami się brzydko odzywam, ale to na live'ach tylko i wyłącznie. Na odcinkach raczej nie zdarza mi się, jedynie na początku nagrywania mi się zdarzało, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, co wypada mówić, czego nie wypada mówić i wtedy tak faktycznie... Laura, please, wait. Kurde, czemu ty tak, dziewczynka, uciekasz przede mną, no? Co ja ci zrobiłem? Otwarte? Otwarte. Ja pierdzielę, ciemno jak w dupie. Co się dzieje? Boże, ja się boję. Ja się boję. Co to było? Przeraża mnie ta cisza, naprawdę. Przeraża mnie ta cisza. Tu się nic nie dzieje. I to jest najgorsze. Okej. Okay. Laura, no. Mam nadzieję, że my ją faktycznie znajdziemy, słuchajcie. Kto nie ma w sobie dość odwagi, by być obserwowanym z drugiego końca otchłani, nie ma też odwagi, by samemu w nią zajrzeć. Tylko idąc naprzód można odkryć prawdę. Podążaj za mapą, znajdź list i klucz nastawny. Okej. Okay. I tu mamy, widzę, punkt zapisu. Dobrze. Skorzystajmy sobie z niego. Ale jeszcze pogramy, jak najbardziej jeszcze pogramy. Ale nie, mamy 8,5 godziny, mi się pomyliło, myślałem, że 9, dobra. Trochę źle policzyłem. Okej, na szczęście to tylko karaluch. Ale co to tam wielkie tak dreptało? Dreptało, tupało chyba, jak słoń, a nie dreptało. Nie wiem, być może to był piramidogłowy, no ale nie widziałem go. Cholera wie. Dobra, ty na szczęście nie żygasz po śmierci, za to cię szanuję. Co był za dźwięk? O, amunicja. A, to była chyba pielęgniareczka, bo już tam widzę z oddali. Tu możemy wskoczyć. Tylko pytanie, gdzie ja powinienem się udać? Jest i klucz nastawny. Okej. Okay. Mam ammo do strzelby? Mam 4. Dobra, ze strzelby nie ma za bardzo co celować. Okej, okay, o dziwo, tu mogę wejść. Łe!
Martwy dziadu jeden. Podleczmy się. Mam więcej strzykawek niż napojów leczniczych. To jest taka parodia trochę. Moim zdaniem. Dobra, i tutaj to wszystko, okej. Okay. Że takie miniaturowe pomieszczenie do zwiedzenia. Tylko tak, nie zapominajmy o tym, że tutaj można wskoczyć, ale ja właśnie nie wiem, czy... ja powinienem tu wskakiwać. Bo wiecie, klasycznie boję się, że gdzieś wskoczę. To może być tak, że już nie wrócę. Okej, karalucha jeszcze słyszę. Dobra, dobity. Tu mogę też przejść. Ale tak, tu w zasadzie nic więcej dookoła nie ma. No a zakładam, że raczej będę musiał iść tam dalej. Dobrze, to spróbujmy wskoczyć tu. Mam nadzieję, że niczego w ten sposób nie... James, zaciąłeś się? A, trochę się chłopaczyna zaciął. Kurde, strasznie dużo tych przeciwników, no. Odsuńmy się, odsuńmy się. Poczekajmy, aż ten kwas zejdzie. On chyba schodzi w momencie, jak ta mgła znika właśnie. O, shit, na szczęście mam ostatni nabój. Dobra, leży. A tu jest jeszcze. Dobra. No okej, okay, jakoś nam to idzie. Tu mamy ściany do rozwalenia. Nie, dobra, nie ma sensu. Ja nie będę się pieścił z tym gościem. Dobra. Tutaj to wszystko, na górę się nie da dostać. I teraz tak, bo mogę przejść tutaj. Ale jeszcze... aha, te drzwi są zabarykadowane. No i widzicie, wskoczyłem i chyba niestety pominę. No, może tak być. Że pominę tamto przejście, bo teraz się nie mogę wrócić, kurczę. Także chyba trochę zrąbałem, słuchajcie. Bo nie wiem, czy będziemy w stanie się teraz wrócić. Nie mam pojęcia. No wygląda na to, że chyba nie. Chociaż być może jakoś tu. A nie, czekajcie, chyba nam się uda tu wejść. Okej. O kurde. Nie, 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 nie. James, skacz, skacz, skacz. Jezus. Patrz, 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 jaka agresorka. Dobra, zresztą te karaluchy jeszcze mnie prawie dobiły. Takie niby nic. Patrzcie, jakie zagrożenie zrobiło w odpowiedniej sytuacji. Kurde, zdychać. Dobra, kolegę tak dobijemy już, bo nie mam siły, żeby walczyć z nim wręcz. Skąd ty żeś się tu wziął? Dobra, leży. Ale boję się, że coś pominąłem niestety.
Dobra, pięknie. A nie, widzicie, przeszliśmy tutaj naokoło po prostu, dobra. Czyli nic nie ominąłem, bardzo mnie to cieszy. A teraz już w zasadzie możemy zawijać stąd. Z tego baru. Co jest? Skąd ty się wziąłeś? Ja cię pierdzielę. Masakra jakaś z tymi przeciwnikami, gdzie my jesteśmy? Dobra, ciekawe czy w barze będzie zapis. Powiem wam, że przygarnąłbym, bo chciałbym powoli kończyć odcinek. Powiedzmy, że tam jedna rzecz mnie trochę goni poza nagraniami. O dziwo, chyba padł. Dobra, nice. Nawet szybko. No dobra, jak to tutaj wygląda? Nie możemy nigdzie przejść. Widzę cię, robaczku. Dobra, rozgnieciony. Kurde, oczywiście, no. Zawsze ty. Zawsze, kurde, ty. W tym aucie? Tak, jest amunicja. Okej. No dobra, to udajemy się do baru. Tak, jest miejsce zapisu. Cudownie. Dobra, moi drodzy, to myślę, że zwiedzaniem tego baru, po raz w sumie już kolejny, zajmiemy się, no myślę, że tutaj już będziemy sobie wszystko ogarniać w kolejnym odcinku. Tutaj chciałbym już właśnie zapisać i skończyć. Okej, 8,5 godziny. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro, mam nadzieję, w kolejnym odcinku z Silent Hill 2 Remake. Na razie.